W ćwiczeniu pierwszym wiemy, że dziedziną funkcji będzie zbiór, no i może sobie zapiszmy, że nasza dziedzina to będzie zbiór pięcioelementowy, no i mamy tutaj minus 2, minus 1, 0, 1 oraz 2 i my wiemy, że funkcja f, której dziedziną jest właśnie ten nasz zbiór, przyporządkowuje każdemu argumentowi, czyli każdej liczbie, która należy do dziedziny, liczbę o 2 większą. Czyli to oznacza, że minus 2 będzie przyporządkowane 0, bo liczba o 2 większa, no to policzymy sobie to w ten sposób, że do minus 2 dodamy 2. Liczba o 2 większa od minus 1 to będzie 1. O 2 większa od 0 to 2, tutaj mamy 3, a tutaj otrzymamy 4. No i my teraz mamy przedstawić funkcję przy pomocy tabeli oraz wykresu. Czyli jeżeli chodzi o tabelę, to w tym górnym wierszu wypiszemy sobie argumenty, czyli wszystkie te x, które należą do dziedziny naszej funkcji. Czyli mamy minus 2, minus 1, 0, 1 oraz 2. Natomiast y już sobie tutaj wyznaczyliśmy, czyli minus 2 jest przyporządkowane 0. Tu zapiszemy 1, następnie 2, 3 oraz 4. No i już mamy tabelkę. Teraz jeżeli chodzi o wykres, no to musimy zaznaczyć sobie punkty. No i zobaczcie, że tutaj będziemy mieli punkt pierwszy. Czyli pierwszy punkt, który zaznaczamy, ma współrzędne minus 2 na x i 0 na y. Czyli tak, minus 2 na x, no to minus 2 na osi x będzie tutaj. Natomiast 0 na y oznacza, że nie poruszamy się ani do góry, ani do dołu, czyli tutaj znajduje się punkt. Punkt kolejny to minus 1, 1. Mamy minus 1 na x, 1, czyli liczba na plusie na y, czyli poruszamy się o jedną jednostkę do góry. Teraz mamy 0, 2, czyli jesteśmy tutaj w zerze na x i dwie jednostki do góry mamy raz, 2, kropeczka, 1, 3, raz, 2, 3 w tym miejscu, no i 2, raz, 2, 3, 4. Punkt kolejny mamy tutaj. I to będzie nasz wykres. Absolutnie nie możemy tych punktów połączyć, ponieważ do dziedziny należą tylko te x, albo inaczej powiedzmy, do wykresu tej funkcji należy tylko 5 punktów, które są pokazane właśnie w tym miejscu.